mój ulubiony magnez i to jeszcze pierwszy, który był ze mną przez 4 lata. Chyba jak go wyciągnę, to przejdzie na emeryturę i będzie robił po prostu za ozdobę. Ale niech tylko wyjdzie z powrotem. Już dam mu naprawdę święty spokój. Patrzcie, zapomniałem wam powiedzieć, co przegapiłem. Byłem w takiej euforii, że przyjechałem tutaj z 90, że będę łowił, że wyciągnę ten magnes stracony, że nie zauważyłem, że cały wyłowiony złom z wtorku zniknął. Zostały tylko okruszki, nic więcej, więc po prostu złomiarze już go zabrali. Teraz też będą mieli trochę łupów. Jest naprawdę, jest tutaj kilogramów, ale nie po to przyjechałem. Przyjechałem po swój magnes i naprawdę, jeżeli go wyciągnę, odstawiam go na półkę. Spray na różowo i ładnie na regał i już nie będę nim łowił. Chyba że się z nim pogodzę i on sam mi powie, że tak, Paweł, jedziemy na magnes. Ale tak to idzie naprawdę jako pułkownik na regał. Już naprawdę myślałem, że mam. Ale nie. To pod... O, patrzcie, jestem w cieniu, raczej rzucam wam cień. Podkład kolejowy. No niestety nie magnes, ale on gdzieś tam tkwi. Daj mi, żeby go wyciągnąć. Złom nadal wychodzi. Drobnica tak naprawdę, magnesu nadal brak, więc kolejny rzut, nie wiem, z 15 i ściągamy to bydle. A jest naprawdę co robić, żeby go ściągnąć. O, strasznie haczy i na pusto. Chociaż nie, coś się podkleiło teraz. Coś się chyba przykleiło, albo to blokowało między kamieniami. Nie, coś mamy. Mamy wycinki plazmowe. A se palce przytrzasnąłem. No z tym co trzeba już uważać. Leć. Trochę złomu wam pokażę. Jestem coraz bardziej sceptycznie nastawiony. No ale jak nie wyrzucam swojego, to go nie wyciągnę, no bo to jest nauczka, żeby nie mieć uszkodzonej liny. Chyba śruba tak oblepiona, tak, śruba. Patrzcie. Magnesu nadal brak. Trochę rzutów oddałem, jestem wykończony. Złom się przyczepia cały czas, zobaczcie. Są już kilogramy, a magnesu nadal brak. Miała być przerwa, nie potrafię zrobić przerwy. Przerwę chyba sobie zrobię dopiero jak wyciągnę magnes. Albo jak będę musiał zmniejszyć magnes na mniejszy, bo tym już nie będę w stanie rzucać. No swoje waży, niestety nie jest lekki, no ale robi robotę. Kurde no. Mój ulubiony magnes i to jeszcze pierwszy, który był ze mną przez 4 lata. Chyba jak go wyciągnę, to przejdzie na emeryturę i będzie robił po prostu za ozdobę. Ale niech tylko wyjdzie z powrotem. Już dam mu naprawdę święty spokój. To nie magnes. Kolejny podkład. Kolejny podkład tylko. Jest. Wyrwaliśmy coś z dna. Idzie strasznie nierówno. To będzie chyba tylko znowu podkład. Tak. Tylko podkład. Kolejny. Kurwa! Złom i jeszcze raz złom. No cieszyłbym się, gdyby to był normalny dzień, ale dzisiaj to jestem wkurzony. Sama rdza i to rdza z miejsca, gdzie zerwałem magnes, więc boję się, że on jest cały oblepiony. Gdzieś spadł i dupa. Jedzie pociąg, ale wyrwałem coś z tego miejsca. Zahaczyłem z powrotem o kamienie, ale jest. Jest, żeby tu wisiał magnes. Nie, nie wisi. Jeszcze od tej strony? Nie. Dupa. Pierwszy duży podkład, a już mówiono, że tutaj nic nie ma. Ja sam tak już zaczynałem mówić, ale wystarczy wziąć większy magnes. Dobra, w to samo miejsce. Chyba był rabunek. Stara K
kasa. No jak leży tutaj w rzece, to na pewno był rabunek. Ach, rzucam dalej. Jestem ciekaw, to policja? Chyba tak. Już chyba do mnie płyną. To sobie pogadamy. Aha, jeszcze milicja. Fajna. Sam złom! Ale się wystraszyłem! Jak zwolnisz, to ci pokażę! Ciepło mi się zrobiło! To tylko milicja. I my oddajemy rzucik. Puh. Ciekawi mnie, czy ten magnes stąd nie poszybował tam, ale fale zrobili. Rurka. Rurka. Rura. Tylko rura. Ale się z niej sypie. Coraz ciekawsze fanty wychodzą, a magnesu cały czas brak. Oj kurde, będzie mi przeszkadzać. O, niech se leży. Dobra, rzut. Zakręcony, zakręcony. Wszystko się zgadza, ale niech wyjdzie magnes. A, znowu zrobiłem krogi. O, i tam non-stop haczy. I patrzcie, tam cały czas wyciągam taką po prostu drobnicę. No i boję się, że ten magnes jest właśnie w czymś takim. Przykleił się, ja go przeciąłem. Obrócił się czy coś i będzie tam spoczywał. Albo się uda. Dobra, jedna rzecz odpadła. Tu mamy drugą. O, oderwało się. Oderwało. I tutaj chyba mamy coś okrągłego, więc delikatnie. Tarcza hamulcowa. Nie, nie tarcza. Grzybek kolejowy. Tak. Grzybek kolejowy. I zobaczcie. Fanty cały czas wychodzą, a magnesu brak. Tyle się tego nazbierało. A ja rzucam dalej. A, i właśnie tak można zerwać element. Znaczy, zobaczcie, jak się dostał pod kamienie. O, mam go. Dobra, wyciągamy. Kolejny podkład. O kurde, ale tych kilogramów dzisiaj nazbieram tą 90. Jest kolejny. I oddajemy rzut. I co? I ściągamy. I tym razem z magnesem. Proszę. Naprawdę proszę. Oddajcie mi magnes. Złom tam leży. Ale się po nim... ruszam. I się zerwał. Teraz znowu mam jakiś. Zerwał się. Więc jest gdzieś pod kamieniami. Teraz zobaczymy, czy na pusto, na pusto. Magnesu brak, ale mamy słupek. Proszę. O, pewnie nie widzicie. O, teraz widać, może nie pod słońce. Proszę, mamy słupek. Ale gdzie jest mój magnes? Nie idzie odkleić, albo ja już nie mam siły. Cały czas targam złom. Wychodzi. Magnesu nadal brak. No i tak to będzie chyba w tym odcinku. No nie poddaję się. Nie mam już siły, a nadal nim rzucam. Już nawet nie chce mi się liny podnosić. Jak tylko dorwę magnes, wracam do domu i zmieniam miejscówkę. Właśnie tam jest ten element, o który zerwałem magnes.
niestety nawet 90 nie jest w stanie do niego się dobrze przykleić. Haczy, wyrywa elementy, wychodzi o drobnica, a fan tu nie ma. Kurwa mać. Coś się obraca po dnie. A kamienie. I zerwałem. Zaraz podczepimy to ponownie. Był jakiś większy element. No ale też pewnie zardzewiały. No i można oddać pewnie 10 rzutów, zanim się przykleimy do tego elementu. Tak to jest. No, przeszliśmy bokiem, więc wrócę do was, jak się podczepię. Może tam jest mój magnes. Jest szansa jakaś na magnes. Zobaczmy, co tym razem mamy. Nie, to nie magnes. Przepraszam za sapanie, ale trochę się namęczyłem. Coś takiego. No, kilogramy wychodzą. Magnesu nadal brak. A rzucę dalej. Niech leci. Ale już widzę, że go nie ma. Brak. Ale raczej na czymś takim właśnie wisi. Dobra, odłożone, patrzcie. O, odłożone. Magnes czyścimy. Kolejny rzut. A może sobie teraz trochę z dołu popróbujemy. O, na luzie, bez pośpiechu. Jak pięknie czuć, jak on pracuje po dnie. O nic się nie zahaczył. Pobijał się o kamienie. Przeszedł przez kamienie. Przez kolejne kamienie. I przez kolejne kamienie. Przeszedł, pewnie jakąś drobnicę ściągnął. Nie, będzie czysty, tylko wewióry. Kolejna szansa. Nie, ale to jest ten z elementów, gdzie wisi magnes. To jest po prostu jakiś stary kątownik. Te. No i gdzieś pewnie na nim wisi magnes. Kawałek wyrwaliśmy i z tego po prostu cały czas wyrywam ten złom. To mamy podwójny podkład, drugi w dniu dzisiejszym. Gdyby nie pomoc, nie dałbym rady, ale jest, rzucamy dalej. No i gdzieś na czymś takim wisi mi magnes, więc po prostu muszę go znaleźć. Wiecie, co jest najfajniejsze? Nigdy nie lubiłem tego dźwięku. Naprawdę nigdy go nie lubiłem. Tego dźwięku się nie zapomina.